W tym odcinku pokażę Wam, jak domek stał się sposobem na serca na naszym serwerze n1mc.pl, więc oglądajcie do końca. Dobra, sytuacja wygląda tak, że pierwsze co zrobimy na odcinku to król zwykły, otwieramy, cyk. Dobra, teraz musi chociaż się poszczęścić. Błagam, błagam. O, o, no kurna mać! No dobra, obsidian będzie znowu, przyda mi się, żeby kogo chciał wysadzić. Ale dobra, kolejną rzeczą, którą bym chciał Wam powiedzieć, smutna rzecz, nikt nie kupuje mojej klaty. Ciekawe czemu, to nie ogółem, za 10 tysięcy klata diamentowa, dla mnie, no jak nic, opłaca się. A kolejną rzeczą, której nie wiem czy mówiłem Wam, ale istnieje na serwerze coś takiego jak chleb za czas. Ty możecie sobie kluczyki, czy też książkę Mending, czy na przykład elytrę, za to ile gracie na serwerze. A stawiam, że niektórzy z was pewnie mają kilkanaście już godzin, bo ja na przykład mam 4 godziny i jestem blisko, o nawet mogę teraz, ale pozbieram sobie jeszcze godziny i mogę na przykład wymienić sobie na, powiedzmy, jakąś elytrę. Więc wydaje mi się, że opłaca się grać na serwerze, żeby później jakieś kluczyki wymienić. A kluczyki się przydadzą, bo ze skrzynek fajne itemy dropią. Dzisiaj mi się akurat nie poszczęściło, ale patrzcie, kurna, jakby tak pika sobie uzbierać i coś dropnąć, czy to jest piękne. To jest naprawdę przydatne. Kolejną rzeczą, to jest moja tradycja będzie. Stawiam, że ktoś już mógł zawitać u mnie. I sprawdźmy, czy to jest prawda. Nie, nie no, nie. Panowie, no. Nikt dalej? No nie, no gadajcie, no co wy. Nie, nikogo nie było? Kolejną rzeczą to jest tworzenie domku. Okej. Halo, domek? Domek, troszkę cię roznieśli. Ci powiem, tak. Tak byłeś i nie ma ciebie, tak. No. Ale osoba, która jakby pierwsza tu była i wysłała mi na Discordzie potwierdzenie, że tu była, dostała rangę z VIP. Więc opłaca się brać udział w konkursikach różnych. O! Ty! Ziomek, ziomek, ziomek! Chodź tu! Chodź, chodź! Essa, dobra! Jeszcze serce dobre. Ty, czekajcie! Nie, nie gadajcie! Widziałem to! Cii. Ziomek tam jest! Jest ziomek! Czy ja zrobiłem właśnie najlepszego trapa na serwerze? Ludzie teraz tu będą kopali? Dobrze, dobrze, dobrze! Co? Co jest? Nie, co wy gadacie? Ten domek to jest najlepszy trap chyba jaki zrobiłem. Cześć to? Ludzie teraz go szukają? Dalej? Przy okazji ich tu teleportuje. W sensie teleportuje się dużo ludzi tu jakoś. O co chodzi ty? Dobra, jesteśmy przy tym miejscu, gdzie był mój domek. Chwilą zabiłem dwóch ziomków. I coś czuję, że właśnie ten domek to będzie przez jakiś czas, przynajmniej przez chwilę, póki nie wstawię tego odcinka pewnie, będzie jakaś kurna miejsce, gdzie mogę sobie serca normalnie chyba pofarmić jakieś miejsce, gdzie będę pofarmić serca. Normalny trap ty. Poczekajcie, poszukamy dookoła. No jakby dwóch ziomków było obok siebie, bo nie, może jakieś ziomki po prostu były czy coś. Ale to mega sus było takie, jakby XD. Czekajcie, może on tu dalej jest? Nie, nie, ja muszę to miejsce dokładnie przebadać. Ty, patrzcie. A, dobra, okej, okay, XD we mnie, XD we mnie, XD, XD, Kacper. Okej, okay. Ale patrzcie, ile tu musiało być osób. Przecież jak ja to byłem, to było jeszcze git chyba, nie było aż tak źle. Ale nie, wydaje mi się, że to było jeszcze git, jak to ja byłem. W ogóle mam 17 serc, trzeba to. Okej, okay. Tutaj chyba chcieli podrobić mi domek. Nie, 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 legitny jest tylko jeden domeczek. Jeden domeczek. Błakać, zawika przed ziomkiem najwidoczniej. O, 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 co tu mamy? Co tu mamy? Aha, co to, co to, co to? Mam jakiś koleś tutaj? Okej, okay, tutaj bieda z węglem była. Nie, ale zapraszam każdego. Kto będzie chciał tu przyjść do tej, pod ten domek? Zapraszam każdego. A podam wam kordaż. Macie tu kordy? Zróbmy tu coś wyjątkowego. Niech każdy przyjdzie, zróbmy tu coś wyjątkowego. Wierzę w waszą kreatywność. Ja wiem, że jesteście kreatywni i wiem, że coś zbudujecie ciekawego. Czekajcie, ja wam pokażę jeszcze dokładne kordy, jakie są tego domku jakby. Ej, to jest giga plan. Jestem ciekawy, co w ogóle wychminicie. Błagam, jakichś lawakastów mi nie pierdeknijcie, bo mnie ściśnie kobel. Dobra, macie kordy. Kto będzie chciał tu przyjść? Ja w następnym odcinku zobaczymy, co tu powstanie. Jestem totalnie ciekawy. Jakby no nie mam pojęcia, co jak wasza kreatywność was poniesie. Ale wierzę, że coś ciekawego zbudujecie. I mam nadzieję, że ładnego. Okej, okay, czyli tyle z mojego trapa. Ja bym tu jeszcze dalej pobiegał. To jest blisko spawna, z tego co widzę, tak? To jest blisko spawna, no? Okej. Okay. Co tu się działo? Jakie skrzynki? O! O! Ziomek! Ziomek! Nie, chodź! Dobrze, dobrze! Chodź, chodź! Dobrze, dobrze, 18 serc. Co jest? Ty miejscu, to ma nie ludzie się respią, ty. Dobrze, ty. Lecimy na 20. Ale jak mi ziomek w ogóle się pojawił? On chyba RTP wszedł i to go tu tepnęło. Osiem. A to chłop musiał być tam w szoku, no, niezłym takim. Lecimy po 20 serc, let's go. Myślałem, że te 30 serc, żeby dobić, będzie nam trudne, ale rozpędzamy się, rozpędzamy się. Jeżeli podobają się wam filmy, które tworzę, to pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwonkiem, ponieważ lecimy po 50 tysięcy subów do końca roku. A, no i nie zapomnijcie o łapce w górę. Panie, dałoby się kiedyś zrobić jakiegoś diamentowego, co nie? Żeby jakieś jeszcze itemy zdobyć, żeby wystawić na rynek. Ale na chwilę obecną nie ma jeszcze jakichś takich itemów, które mógłbym wystawić. Weźmy sobie jakieś tu itemy w razie, bo jakby jakiś kurna kuncwot mnie gonił. Tam coś się pali, ale stałem, że to jest takie fake, że tak powiem. O, 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 ej, był tak, kurna, tu ktoś musi być. O, o, no wilku mowa, o wilku mowa. Widzicie? Ja zawsze widziałem. Zawsze, kiedy jest taka lekka ścinka, to ziomek gdzieś jest. Ty, ktoś jeszcze z tyłu mnie goni? Dobra, ziomek, chodź, weź. No jakby no nie logniesz, weź. Ziomuś, chodź, gonię cię. Kurna, no nie ucieknij, spisz, ziomek, przecież ja mam szóstkę miałem z WF-u. Kiedyś pewnie tak miałem. No nie! Dobra, nie, 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 nie. A to zapoczekam na ciebie. Gdzieś tu się wylogował, to nie?
Kopać mi się nie chce, bo to jest zbyt ryzykowne. A zrobię mu ścianę, żeby jak się tepie nagle. Ale co się dzieje? Czemu tu aż tyle ludzi tepa? Czyli ktoś był blisko mojej bazy. I to chyba nawet kilka razy. A widzicie. Dobra, ziomuś, ziomuś, błagam cię. No, weź, chodź. Ja czekam na ciebie. No poczekamy tak z 5 minut. Zobaczymy, czy ziomek się pojawi, czy się nie pojawi. Powie papa, pa, ale... O, o! Nie, nie uciekaj, tylko weź! No nie, no weź, nie logaj. O, dobrze, dobrze, antylegopta ma, antylegopta ma, antylegopta ma. Chodź tu, dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, Esa! Łatwiutko! Dobra, pięknie! Widzowie! Jeszcze ziomek jakieś banknoty miał! No, nie gadaj, ty! Weźmy tak, jak stańmy. Czy to jest papier po prostu? Ale wydaje mi się, że to jest kasa chyba. O, diamentowe te! Dawaj, 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 dawaj to! Co się dzieje w ogóle? No przecież ta miejscówka jakaś porąbana jest! Jeszcze łuk! Łuk? Ej, widziałem łuk! Był tu łuk! Ja powiedział żelazo, żelazo też się przyda. O, dobra. Wiem, że więcej tego. Ale nic tu nie ma ciekawszego, widzę. Ale czekajcie, złoto się przyda. Złoto się akurat przyda mega. O, dobra, pięknie. W ogóle przypominam, szykujcie się, zbieracie jakieś itemy dobre, jakieś diamentowe, netherite'owe itemy. Będę robił klan. Będzie trzeba zrobić klan. Jak coś, to teraz, jak ktoś chce stworzyć klan. I teraz tak, jak odpalicie klan, klan załóż powiedzmy, chciałbym założyć nice one i nice one team. Potrzebujemy teraz, żeby stworzyć klan, żeby to nie było już tak łatwe. Mamy 32 kryształy, 64 obsydianu i 20 bloki diamentu, więc teraz klany są poniekąd wyjątkowe. Więc jak ktoś by chciał pomóc, to możemy razem uzbierać i stworzyć nice one team. Co by na to, jakby coś przypominał, na trójce jestem. No a kolejną rzeczą, którą wam chciałem pokazać, to było, gdyby ktoś nie widział, jak piszecie slash daily, to możecie codziennie odebrać sobie nagrodę. Tu ja mam akurat za 58 minut mam dzień trzeci, mogę odebrać sobie temy. I mam zwykły kluczyk plus 50 hajsu. Płaca się grać i odbierać sobie codziennie jakby nagrody. A kolejną rzeczą, każdy w skrzynce są dodane banknoty, żeby teraz możecie wygrać sobie też kasę. Patrzcie, macie tu 1000, 1500, 2 i na przykład 500, co nie? I możecie sobie dodatkowo, otwierając skrzynki, macie jeszcze szansę na hajs. To jest bardzo cenne, jak widzicie, ja mam 2000. No mi nie idzie jakoś dobrze, ale nie jest źle, nie jest to źle. No dobra, to możemy tymczasem teraz wrócić na moją farmę ser. Dobra, dzida. Ha! Ja tak biegam na pewniaka, ale jak mi ktoś zaraz tyle normalnie wbije w moje plecy, to się skicham chyba. To się skicham normalnie, ty. Uno serce, uno. Ty, mam! Tam ktoś musi być! Chodźcie, idziemy tam! Idziemy! O, shit! No jest ziomek, ty! Widzicie to? No, robię sobie tak. Wróciłem po niego, ty! Co jest? Ale ty, poczekajcie, bo zaraz mogę tego żałować. Ale dobra, ryzykujemy. Dla was się poświęcę. Zobaczymy, co tam jest. Czy to jest ziomek, który po prostu tepa i zabija ludzi? Weźcie, cykam, idziemy. Dobra, serce mi teraz napieprze jak... Nie wiem, jak... No, po prostu zawał mam. Zaraz. Dobra, zrobimy tak. Ziomek uciekł stąd! Nie, no, czujcie to? Nie będę jeszcze na najwyższą kratkę zobaczyć. Co jest, ty? Ale ziomek wodą się w ogóle zdemaskował. Tak to bym go nie widział w ogóle. Płyniemy na samą górę zobaczyć. No jak stracę itemy, no to stracę itemy, no nie. Nie, tam by nikt był chociaż widoczny, lekko, a nie ma nic. Lecimy na dół. Ale co za agent? Najgorszy, który najbardziej mi się nie podoba się ten sposób farmienia serc. Jest taki niemiły, ty. W ogóle mam jeszcze pomysł na innego terapa. Dosyć nietypowego terapa, tak bym powiedział, że nawet śmiesznego. Ale to jak chcecie go, żebym go zrobił. I może wypali, mam nadzieję, że wypali. Jest dosyć ciekawy, w sensie... No zobaczycie, o co chodzi. To zostawiacie dużo łapeczek, to ogarnie się go. Jest to dosyć prosty, a wydaje mi się, że może działać. Tak jak na przykład ten, to nie miał być w ogóle z zamysłu trap, a wyszedł trap. Okej, ale chyba moja farma graczy, a zarazem serc, chyba tyle z niej było. Tyle ją widzieli. No, idziemy zobaczyć jeszcze ostatnią rzecz. Dobra, ja tu będę za każdym razem przychodzić, tu nikogo nie ma. To jedynie, co mogę wam powiedzieć, to żebyście zostawili łapeczkę. I zapraszam każdego na najlepszy serwer Minecraft, czyli N1MC. Więc trzymaj to się. Elu!